Historia we wybory 2023, czyli ostatnio. Obejrzmy. Co to? Dzień dobry. Jakiś czas temu mówiłem, że raczej nie będę robić odcinka poświęconemu niedawno zakończonym wyborom parlamentarnym, jednak teraz zmieniłem zdanie. Ty nie jest za głośno? Nie, zmieniam zdanie! Wciąż uważam, że sam model tego rodzaju wyborów nie może memicznością równać się do kampanii prezydenckiej, to jednak i tak pojawiło się trochę zabawnych rzeczy, o których myślę warto powiedzieć, stąd zapraszam was na przegląd tychże memów, głównie podsumowując każdy komitet z osobna. Zapraszam. Naturalnie najbardziej obfite w memy są zawsze debaty wyborcze, jedyno... To, żeby nie zgubić? O, dzięki. Oficjalna debata przeprowadzona przez TVP była raczej, no jakby to powiedzieć, żenująca. Pytań z tezą na zasadzie... Czy chcesz, żeby było super, tak jak było zapisu, czy wolisz, żeby Tusk nasrał ci na głowę? To jednak nawet po 8 latach z telewizją polską się nie spodziewałem. Bądź co bądź, myślę, że w debacie najlepiej wypadli Krzysztof Bosak oraz Szymon Hołownia, a najgorzej Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. Ciekawi mnie w sumie, czy te słynne 2 złote darowizny od starszej pani, które pokazywał premier na debacie, zostaną uwzględnione w przyszłorocznym rozliczeniu podatkowym. Niestety, ale memy z tej debaty to straszna bieda i chyba jedyne, co było memiczne, to mina prowadzącego Michała Rachonia. No, to było najlepsze. Zacznijmy teraz od formacji, która wygrała te wybory, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Chłop tam ledwo stał. Nigdy do tej pory nie zdarzyło się, aby jedna partia wygrała wybory 3 razy z rzędu, jednak tym razem nie uzbierali oni większości i nie zanosi się na to, żeby znaleźli potencjalnego koalicjanta, stąd raczej rządzić już nie będą, dlatego miny na ogłoszeniu wyników exit poll mieli dosyć jetęgie. W ogóle exit pole zawsze są śmieszne, bo ci, którym one odpowiadają, smutek zawsze trzymają miał. Kurczowo do samego ogłoszenia. 40% PiS, duże miasta. Oficjalnych wyników. W kolei ci, którzy według tych sondaży przegrywają, tak jak w tym przypadku PiS, to wtedy uważają, że to na pewno jakieś wróżenie z fusów i wynik jest inny. Taka zresztą narracja. Czy możliwe jest połączenie PiSu i PSL-u, zakładając, że łącznie będą mieć 220? Ale czekaj, jaka jest większość, to ile było? 200 ile? Narracja panowała wśród rozmaitych dziennikarzy sprzyjających rządowi przez cały niedzielny wieczór. 31? No to nic to nie da tak to, ale w teorii, ale to i tak nic nie dało za mało. I połowę poniedziałku. Witam Blaglu, witam. Ostatecznie jednak PiS zdobył 194 mandaty i najbardziej z tego zadowolony chyba jest naczelny memiczny Zadymiarz, czyli Zbigniew Stonoga. No. Ziobro, posłuchaj kutafonie. Ja na ciebie sram, rzadkim gównem. Ty mi możesz, Ziobro, co najwyżej pęto opierdolić. Razem z tymi tutaj frajerkami. Memiczne stało się także piękne nagranie, kiedy głos w lokalu wyborczym oddawał prezes PiS Jarosław Kaczyński i nikt z osób stojących w kolejce nie chciał go wpuścić. Ale jednak memy jako tako ominęły w sumie PiS, bo większość w internecie dotyczy telewizji polskiej, bo teraz osoby pracujące tam, które kolorowały mordę Tuskowi i zajmowały się tworzeniem propagandowych ataków na przeciwników rządu, czy to na... Co to w dupę jest? Konfederację, czy na Hołownię, czy innego Trzaskowskiego, stracą zapewne pracę. Chociaż skoro zarabiali ponad 50 kafli miesięcznie, to myślę, że jakoś to przeżyją i najwyżej otrą łzy banknotami. Drugie miejsce na podium zajęła Koalicja Obywatelska, tu raczej bez jakichś większych niespodzianek. Podobnie osoby, które się dostały do Sejmu, to też raczej tak jak miało być. Dalej w Sejmie będzie na przykład lekko cringe'owa Zadymiara Klaudia Jachira, ale co ciekawe, to do Sejmu... Co to w dupę są za screeny? Na weekend zarezerwowałam bilet do Szczecina. Zgadzicie, jak się wybieram? Do Szczecina. No i w Sejmie będzie na przykład lekko cringe'owa Zadymiara Klaudia Jachira, ale co ciekawe, to do Sejmu dostał się koalicjant PiSu sprzed prawie 20 lat, czyli Roman Giertych. Będzie śmieszny zostanie ministrem... Giertych, to on jest z tego, wiesz z czego? Patrz! Wie pani, na kogo ja bym zagłosował? Na Giertycha. Mhm. Bo on kocha nasz kraj, Polskę. Tak, biało sobie. Wie pani. Jutro mamy 11 listopada, tak?
Święto Niepodległości. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? Boże, ale to jest smutne, jego to tak boli. To jest czuć ból w głosie, nie? Edukacji i znowu prowadzi mundurki, tego wam oczywiście życzę. Podczas kampanii wyborczej swego rodzaju gwiazdą, mundurki, czy raczej gwiaździszczem, zostało sam Kocoń, czyli niebinor... Nie spodziewało się fali hejtu San Kocoń? Co to jest? Ej, serio, co to jest? Gwiaździszczem zostało sam Kocoń, czyli niebinorno aktywiszcze z Partii Zielonych. Przedstawiło się jako aktywiszcze? Czemu oni wyzywają, że przedstawiło się tą panią? Czemu oni takie wyzywają? Co ona mówiła takiego głupiego? Co? O, ona tak o sobie mówi? Wyskoczyła mi reklama Lords of the Fallen? No, klasyczek, no. Czekaj, ona o samej sobie mówi ono, to oni jej nie obrażają, tylko ją cytują? Zostało sam Kocoń, czyli niebinorno aktywiszcze z Partii Zielonych. W sumie już z tego czasu byłem jechany w komentarzach za takie robienie sobie jaj na przykład z aktywistki LGBT Margot. Jak baba, jak chło. Ale kurczę, jak można się z tego nie śmiać i brać na poważnie ludzi, którzy, żeby nie określać się jako chłop albo baba, gadają po śląsku. Trzecie miejsce w wyborach... No ta, bo po angielskim to lepiej brzmi. Po polsku to serio brzmi bardzo dziwnie. Polska nie gotowa, widzowie. Polska nie jest gotowa. Zajęła koalicja PSL oraz Polski 2050, czyli trzecia droga. I oni chyba odnieśli największy sukces, zdobywając najwięcej głosów w odniesieniu do przedwyborczych. O, miałem to kiedyś na Facebooku w tle. Tylko bez tych napisów, ok? ...darzy, które dawały im mniej więcej 9%, a ostatecznie nabili 14,5%. Trójka liderów, czyli Hołownia oraz Kosiniak i Kamysz, wprowadzili do Sejmu najbardziej centrową partię i będą rozdawać karty w najbliższej kadencji Sejmu. Mówiąc szczerze, to oni są tak nudni, wczoraj że za wiele memów się nie pojawiło, ale co istotne, to z list trzeciej drogi do Sejmu wraca Ryszard Petru, czyli zdecydowany król przejęzyczeń i wpadek językowych, a w ostatnim czasie nemezis Sławomira Mencena. Z nim nam memów na pewno nie zabraknie. Czwarta pozycja to zbiór lewaków spod... Pokaż. Dzień dobry, San Kocoń. Kandyduję w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19. Reprezentuję Ostrą Zieleń. Jestem aktywistem LGBT i aktywistem ekologicznym. Aktywistem? Dzień dobry, San Kocoń. Kandyduję w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19. Reprezentuję Ostrą Zieleń. Ostrą Zieleń? Co to jest? Ej, ale ona będzie w Sejmie? Czy to był tylko mem? A, okej. Jezus Maria. Zabraknie. Czwarta pozycja to zbiór lewaków z podróżnych szyldów, czyli po prostu lewica. Osiągnęli oni gorszy wynik niż 4 lata temu, zyskując 13 mandatów poselskich mniej. No widzisz, mówiłem ci, że mniej. Bo najprawdopodobniej wejdą do przyszłego rządu. W ich ugrupowaniu również doszło do całkiem ciekawej sytuacji przy okazji wyborów. Otóż w okręgu numer 32 jako lider listy startował Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD. Rzecz zupełnie normalna i raczej miał zapewniony mandat przy ogólnokrajowym wyniku. Jednakże na ostatnim miejscu pojawił się on. Startujący z ostatniego miejsca na liście lokalny działacz Łukasz Litewka. I nie ma co ukrywać, w dużej mierze elektoratem lewicy są Julki oraz inne milfy i jak miały do wyboru Czarzasty. A to jest ten, co Queen to hegadał, że był z pieskiem i go kiknęli z partii. Oraz Czada Litewkę, to podjęły jasną ja decyzję. Ja mam dobrą pamięć. Łukasz zdobył prawie dwa razy więcej głosów niż o wiele bardziej popularny i medialny Czarzasty. Ej, to jest jakiś znany typek? Bo ja go widziałem, jak tam lewica przemawiała. Nie wiedziałem, że on jest jakiś fejmem u lewicy. Ja się za mało chyba interesuję tym polityką, ale to może i lepiej. Chłop w ogóle jeszcze na swoich banerach wyborczych pozował z pieskami do adopcji, to w ogóle nabił sobie plus 10 do wyniku. Ja sam jak miałem Tindera, to jak wrzuciłem zdjęcie z pieskiem, to miałem dwa razy więcej lajków. Chociaż dwa razy zero, to wciąż zero.
każdym razie rzutem na taśmę prezes zawsze coś, również dostał się do Sejmu, ale naprawdę ledwo i byliśmy prawie świadkiem niezłej niespodzianki. I na ostatnim miejscu wśród komitetów, które weszły do Sejmu, znalazła się największa niespodzianka, jednak dla samych zainteresowanych niespodzianka w złym tego słowa znaczeniu, czyli Konfederacja, która według sondaży miała zdobyć spokojnie te 10-11% głosów, a nadzieje wyborców były jeszcze większe. I raczej wszyscy spodziewali się, że to właśnie Konfederacja będzie rozdawać karty i do niej wszyscy będą się łasić w sprawie utworzenia rządu. Okazało się jednak inaczej, zdobyli ledwo ponad 7% tego szota. Wprowadzą 18 posłów. Ja pierdolę! Konfederacja sesji! Ja! Wprawdzie zawsze było tak, że w internecie ugrupowania wolnościowo-korwinowe były niesamowicie napompowane i wszyscy ich wyborcy mieli nadzieję na zniszczenie rolnictwa w Polsce. Sam pamiętam wściekłość z 2015 i słynne 4,76%. Obraża pan ludzi starszych. Nie tylko kuce myślały, że będzie inaczej. W każdym razie rozpoczęto tam szukanie winnych i jak zawsze oskarżony o to został król Janusz Korwin-Mikke, który już został podany do sądu partyjnego przez Witolda Tumanowicza za sabotowanie kampanii. Tu bym powiedział, że jest klasyka, ten słynny protokół 1%, który odpala Korwin podczas kampanii wyborczych, żeby utopić swoje partie, a ostatnia afera pandorowa na YouTube, którą Janusz żywo komentował, że 12 lat to w sumie spoko wiek, chyba nie pomogła w zdobywaniu wyborców. Czy nie wiem. Zgody podwyższone, obniżone, czy być takie jak obecnie? Jest zwolennikiem natury i powinien być taki, jakim jest. Bo to są bardzo różne. Są dziewczyny, które mają 12-13 lat, są całkowicie dojrzałe. Zresztą wystarczy spojrzeć na wyniki w okręgu, z którego Janusz startował. Mimo pierwszego miejsca na liście, to przegrał z drugą na liście Kariną Bosak, czyli żoną Krzysztofa Bosaka, która w ogóle nie prowadziła nigdzie kampanii wyborczej i to ona została posłanką na Sejm, a nie Korwin. To jest w ogóle masakra. Korwin przegrał z kobietą, która kompletnie nic nie robiła, no chichot losu. Zresztą niestety dla Konfederacji to nie tylko przez Korwina mieli problemy, a chyba pobili rekord różnego rodzaju Pokemonów na swoich listach. Wiadomo, na kogo Stiu głosował. Przegrany, który się nie dostał, czyli Dobromir Sośnierz. Niestety inni politycy, jak i media niesprzyjające Konfederacji, bezlitośnie takie osoby... Ty, Jarocka? Ona jest od Jaroka? Wytyfy? I ich wypowiedzi wyciągały na światło. Szczepionki wywołują autyzm. Wi-Fi i 5G to zabójcy. Wyłącz router. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Jerzy Zięba w imieniu narodu. Co to jest? Interesuje się planetą Nibiru. New World Order. New World, ta gierka? Illuminati i depopulacją przez Billa Gatesa. O Jezu. Ona chyba widziała tego szota, jak ten... Jak on się nazywa? Ten taki, co w mundurze jest, co zawsze byłeś w wojsku, Polaku. On też na Billa Gatesa kiedyś miał takiego szota. Ona musiała to obejrzeć i mówi, nie no, on ma rację. Też to dopiszę do tego, czemu na mnie głosować. Jabłonowski, no. Światło dzienne. Aktualnie, jak możemy obserwować w mediach, to oczekujemy na decyzję prezydenta... Ale nie mogę tego puścić. ...premiera i potem głosowanie w ramach wotum zaufania przez Sejm. Myślę, że bez zaskoczenia będzie to wskazany ktoś z bądź co bądź wygranej formacji, czyli z PiSu, i dopiero potem będzie wybierany ktoś z mającej większość opozycji. Myślę, że niezależnie kogo wybiorą, to czekają nas w najbliższych miesiącach niezłe cyrki. Być może wtedy przygotuję memiczny odcinek o Mateuszu Morawieckim, tak będzie. O ile nie będzie dalej prezesem Rady Ministrów. I ogólnie wiem, że ja tam jestem tylko takim bezbecznym gościem z internetu, ale w sumie gratuluję wszystkim, którzy ruszyli dupę na wybory i została pobita rekordowa frekwencja. Naprawdę sam nie widziałem nigdy takich tłumów, jak głosuję w swoim życiu w okolicach lokali wyborczych. Mimo, że jednak już zdecydowana większość z nas... Ale nie wiem, bo ja poszedłem na wybory, było w Łodzi 80% ludzi głosowało, a nie było w ogóle tłumów ani kolejek. A byłem o 15. To co jest taka godzina, że nikt nie chodzi o 15? Chcę brać odpowiedzialność za losy państwa. Do widzenia państwu. Skandal. Ludzie wieczorem idą na ostatnią chwilę. Co to jest masa? Dubiel. Już się wytrzymam tego. Potnę się, chuje. Już się pociągam, ale wam nie pokażę. Leak nowego filmu. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr!
Bo seria! Mamy szansę!